Duża ekipa, 72 osoby. Dlaczego 72 osoby? Wszyscy wypełnili minima. Dodatkowo jest to ostatnia impreza taka, którą możemy pójść szerokim składem przed Igrzyskami Londyn 2012. W przyszłym roku już Mistrzostwa Świata w Daegu 2011 i będziemy tutaj zawężać, aby ta czołówka do Igrzysk oczywiście była najlepsza. Z jakimi szansami? No to jak wspominam, około 12 szans. Ile wykorzystamy? Chciałbym, byśmy wykorzystali wszystkie. Jest taka statystyka i tak wszyscy mówią, że 50% szans wykorzystujemy, byłoby to 6, ja mam nadzieję, że będzie troszkę więcej niż 6 tych medali i tutaj liczę na sukces, zobaczymy co będzie. No w bloku rzutów mamy oczywiście szanse: Anita Włodarczyk, Piotrek Małachowski, Tomek Majewski, Szymon Ziółkowski, Wojtek Konratowicz. To nie są, ci zawodnicy jadą walczyć tam i oczywiście każdy ma szansę zdobyć medal. Ja wiem, że jest się nas 72, możemy mówić, 72 medali nie przywieziemy, no bo nie przywieziemy, ale wszyscy zawodnicy jadą walczyć. Tych szans mamy, tak jak powiedziałem, około 12 takich medalowych, stricte. Mam nadzieję, że będą spoza tej dwunastki niespodzianki. No i tu w tym bloku rzutów na pewno jest gro szans, to są liderzy, to jest czołówka tabel światowych, tabel europejskich, no te konkurencje rzutowe to powiedzmy sobie szczerze, poza kulą to jest czołówka europejska, czyli czołówka światowa, dysk, młot kobiet, to jest czołówka światowa, to co ważnego dzieje się w Europie. Oczywiście w biegach średnich mamy również szansę, tutaj Marcin Lewandowski, który jest liderem tabel światowych, oczywiście możemy sobie mówić i gdybać, jak będzie rozgrywany bieg, czy będzie szybki, czy będzie wolny, mam nadzieję, że on zdobył tyle doświadczenia w tym roku, nawet ta dyskwalifikacja ostatnia w zawodach diamentowej ligi nauczyła go wielu rzeczy, że on będzie gotowy walczyć o najlepszą lokatę, powiedzmy sobie szczerze, w Mistrzostwach Europy. Adam Kszczodno pokazał już w hali w Mistrzostwach Świata, że jest zawodnikiem niebezpiecznym dla innych rywali. Tutaj też liczymy, że Adam będzie walczył. W biegach średnich mamy Sylwię Idys, która może gdzieś wtarnąć się do czołówki. Oczywiście jest jedną z zawodniczek, która może jakiś sukces osiągnąć. W biegach długich no mamy również, na przeszkodach, przepraszam, Tomka Szymkowiaka, który jest trzeci w tabelach. To może być niespodzianka. W maratonie mamy trzech maratończyków, którzy są wysoko. Oczywiście to są wyniki z tego roku. Musimy popatrzeć, że jest też grupa zawodników, która nie startowała. Są to głównie Hiszpanie, którzy będą bardzo, bardzo niebezpieczni tam. Czyli jakby większe szanse mają na przykład chodziarze, tak? Chodzi oczywiście, to też jest specyfika tej konkurencji. Barcelona nie będzie lekkim miejscem dla chodziarzy ze względu na temperaturę. No Grzesiek Sudo pokazał się w tamtym roku w Berlinie super, czwarte miejsce, no tutaj powinien kandydować już do pierwszej trójki i walczyć, chociaż w chodzie wiemy, że to też czołówka praktycznie, Rosjanie, Hiszpanie, to jest czołówka światowa, także nie będzie miał lekko, ale liczymy tutaj też również na jego bardzo dobrą pozycję. Jeszcze pytanie o te nieszczęsne stroje. Jak sytuacja została rozwiązana, bo wyjaśnię, że chodzi o to, że no jakby nie przyszły te rozmiary, które miały przyjść z firmy, która dostarcza stroje i zachodzi niebezpieczeństwo, ryzyko, że nie będą te stroje wygodne na Mistrzostwa Europy. Staramy się wszystko zrobić, żeby wszyscy zawodnicy byli zadowoleni. Problem powstał przy zamówieniu, jest to nowa kolekcja, szyta dla nas na miarę, dla zawodników, na dłuższy okres 3 lat do igrzysk. Problem powstał w tym, że zmiana numeracji, z tego co dobrze wiemy, ktoś nie dopilnował w firmie, nie zostały również przesłane największe rozmiary, które chcieliśmy. No i tu powstał problem, jak zabezpieczyć zawodników. Jest to mała grupa zawodników, która ma problemy. Mam nadzieję, że wszystko rozwiążemy do dnia dzisiejszego. Pracujemy nad tym. Kolejna osoba pojechała ze sprzętem do spały, by zaprezentować. Mamy opcję startów w modelach zeszłorocznych i tutaj też staramy się, jeśli nie będzie możliwości zapewnienia, więc zawodnicy będą zabezpieczeni w sprzęt z zeszłego roku. Taką możliwość też mamy do głoszenia tego sprzętu i tu staramy się wszystko zabezpieczyć, aby zawodnicy byli komfortowo, nie mieli problemów. Aha, bo wyjaśnijmy, że ten sprzęt trzeba zgłosić wcześniej, tak? Oczywiście sprzęt trzeba zgłosić, to jest sprzęt, który musi być zaakceptowany, spełniać wymogi. Ten termin już minął. Ten termin minął, ale na miejscu jeszcze można pewne korekty wykonać. My mamy taką możliwość i staramy się wszystko zrobić, by zawodnicy byli zadowoleni. Tak jak tutaj prezes wspomniał wcześniej, zawodnicy mieli spotkanie z przedstawicielem firmy Reebok, bodajże wczoraj w Spale. Reprezentacja zawodników spotkała się. Wiem, że jest umówione spotkanie, aby wszystko wyjaśnić po Mistrzostwach Europy, no bo nie jest to temat na teraz. Powiedzmy sobie szczerze, teraz trzeba się skoncentrować na starcie, nie szukać jakichś utarczek wojen, a być skoncentrowanym w pełni, aby walczyć na bieżni i na rzutni i na skoczni.